rekomenduje na głosowanie na wszystkich kandydatów z listy Komitetu Arkadiusza Wiśniewskiego. Natomiast pani Agnieszka jest osobą, która od lat walczy o prawa osób z niepełnosprawnościami. Walczy również o to, żeby dać możliwość rozwoju rodzicom takich dzieci, wsparcie. I myślę, że ten głos jest niezwykle mocno potrzebny na forum Rady Miasta. Osoby z niepełnosprawnościami domagają się szerszej reprezentacji swoich praw i ważne jest, żeby był ktoś, kto mówi ich głosem, kto zna ich wyzwania, kto zna ich problemy i kto też będzie skutecznie pilnował, żebyśmy my o takich osobach nie zapominali. Oczywiście w mieście się dzieje sporo na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ale myślę, że wszyscy mamy takie poczucie, że można zrobić jeszcze więcej. Chciałabym w Radzie Miasta służyć moim doświadczeniem osobistym, doświadczeniem zawodowym, a także pracy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć o kilku takich sprawach, które są dla mnie szczególnie ważne, które leżą mi szczególnie na sercu, te rzeczy, którymi chcę się zająć w pierwszej kolejności w Radzie Miasta. Po pierwsze jest to stworzenie kilkuletniego programu opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, dla opiekunów i dla rodziców. Po drugie stworzenie także kilkuletniego programu asystentury dla osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili sytuacja jest taka, że te programy są finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Są to programy roczne, przy czym roczne nie oznacza, że zaczynają się w styczniu, kończą w grudniu, tylko one się zaczynają wtedy, kiedy skończy się proces przyznawania środków i tak na przykład asystentura ruszyła dopiero około miesiąc temu w Opolu, a wytchnieniówki jeszcze nie mamy rozpatrzonej. Poza tym, tak jak mówię, są to programy, które są przyznawane na rok, co także nie gwarantuje tego, że to wsparcie będzie w sposób ciągły udzielane. W tym roku Opole dostało tylko środki na to, żeby podpisać umowy z asystentami dla 47 osób z niepełnosprawnościami. Ja zapytałam w wojewódzkim zespole orzekającym, ile osób z niepełnosprawnościami mamy w Opolu. I wyobraźcie sobie Państwo, że w roku 2022 i 2023 zostało wydanych 8 tysięcy orzeczeń. Teraz porównajcie to z 47 miejscami dla asystentów. Czyli to jest pierwsza rzecz. Opieka wytchnieniowa i asystentura. Druga kwestia to jest kwestia poradni dla dorosłych. Ja wiem, że to może brzmieć zaskakująco, ale osoby, które, czyli rodzice, opiekunowie, którzy opiekują się, wspierają osoby z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami, bardzo potrzebują wsparcia. Stałego wsparcia psychologicznego, psychoedukacji rodziców. To samo doświadczają, tego samego doświadczają także specjaliści i nauczyciele. Dorosły, który jest wypalony, który mierzy się na przykład sam z depresją, nie jest w stanie skutecznie wspierać dziecka, które bardzo jego wsparcia potrzebuje. Czyli kolejna kwestia to jest właśnie poradnia dla dorosłych. Trzeci temat bardzo duży. Kwestia związana z edukacją, począwszy od edukacji włączającej, czyli tak drobna wydawałoby się sprawa jak wyłączenie dzwonków w szkołach albo też zamiana tych starych, tradycyjnych dzwonków na dzwonki elektroniczne. Tutaj musimy powiedzieć, że dobrze, jeśli prowadzimy edukację włączającą, to mamy w szkołach dzieci z nadwrażliwością słuchową. Mamy także dzieci, które chorują na epilepsję i jest określony typ epilepsji, który może aktywować dźwięk tego tradycyjnego dzwonka. To jest jedna rzecz. Druga kwestia, jak Państwo zapewne pamiętacie, minister Zalewska wprowadziła reformę, na skutek której 7-8 klasy trafiły do szkół podstawowych i są szkoły w Opole, które się po prostu mierzą z brakiem metrów kwadratowych do tego, żeby tworzyć sale do zajęć indywidualnych z dzieciakami z niepełnosprawnościami. Z takim problemem chociażby mierzy się szkoła w Chmielowicach, czyli w dzielnicy, w której mieszkam. Kolejną rzeczą jest kwestia szkoły specjalnej w Opolu. W strategii rozwoju miasta Opola do roku 30 mamy zapisane budowę szkoły specjalnej i to jest temat, w który chciałabym się zaangażować, który chciałabym nadzorować i mieć swój wkład w tenże temat. Czwartym tematem to jest sport dla osób z niepełnosprawnościami. Nasze miasto żyje sportem, ale nie możemy zapominać o osobach, o dzieciach, młodzieży z niepełnosprawnościami, ponieważ dla nich sport ma bardzo duże znaczenie rehabilitacyjne, takie duże znaczenie też takie grupotwórcze, więc to jest taki temat, któremu musimy się bardzo mocno przyjrzeć i na jego rzecz zadziałać. No i ostatnia kwestia dostępności, bardzo szeroko rozumianej. Mi nie chodzi tylko o tą dostępność ustawową, która jest zapisana w ustawie, ale także to, o czym część z Państwa być może wie, obserwowało moje 3-letnie zmagania przed sądem w Opolu na rzecz likwidacji w przestrzeni publicznej drastycznych obrazów. My musimy pamiętać, że w naszym mieście żyją dzieci. Żyją także osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijające się w spektrum autyzmu. Są to ludzie, którzy mają o wiele mniejsze możliwości adaptacyjne, które postrzegają ten świat w sposób dosłowny i
tego typu drastyczne obrazy, które spotykamy na naszych drogach, w miastach, no są po prostu okrucieństwem. Ja się z tym bardzo mocno nie zgadzam, dlatego chciałabym wejść do Rady Miasta, żeby jako człowiek, który żyje w tym mieście, który działa społecznie, działa zawodowo, jest mamą dziecka z niepełnosprawnościami, mieć wpływ na to, jak kształtuje się nasza polityka miejska i jak trzeba też troszeczkę pocisnąć pewne tematy. Do tej pory w Radzie Miasta nie było takiej osoby. Ostatnią był Adam Pieszczuk, stąd jeszcze raz proszę o Polano wsparcie. Fachowca, osoby, która na co dzień zajmuje się tego typu sprawami, ma ogromne sukcesy. Jest też osobą niezwykle odważną, a to też bardzo cenię, że mówi twardo i broni pewnego stanowiska, pomimo często niesprzyjających okoliczności albo krytyki, która za nią na to spada. I to jest też wyzwanie na kolejną kadencję.